Cześć moi drodzy, trafiliście do nowego challenge'u. Już wiecie co was czeka? To będzie niesamowity pojedynek gumy do rzucia i czekolady. Będzie nie tylko smacznie, ale i naprawdę wesoło. Oglądajcie i decydujcie, co jest smaczniejsze. Guma czy czekolada? Zaczynamy! O rany, ale ogromne wiadro Nutelli! Normalnie nie wierzę w swoje szczęście! A ja mam ogromne opakowanie gum Mentos. Ekstra! Chcę ich spróbować. Uwielbiam Mentosy. Co za uczta. O rany, jak mi zimno. Nie podoba mi się to. A ja biorę łyżkę i próbuję. Chociaż wiecie co? Rozmyśliłam się. Jedzenie rękami będzie o wiele wygodniejsze. Wow! Pyszności! Kenny, a podzielisz się ze mną? No pewnie, że nie. No podziel się, daj chociaż kropelkę. Nawet kropelki ci nie dam. To wiadro Nutelli jest tylko dla mnie. No daj kropelkę, no proszę. Powiedziałem, że nie, więc nic nie dam. Przyjaźnimy się od tylu lat i nigdy bym nie pomyślała, że Kenny jest takim chciwusem. O, wpadłam na pewien pomysł. Zamrożę go za pomocą mojej miętowej gumy. Muszę jej tylko troszkę więcej przerzuć. A nawet całe opakowanie, żeby na pewno zadziałało. Chwileczkę, chwileczkę. A teraz wydmuchuję mroźne powietrze. Udało się! Ale super! Teraz czuję się jak Elsa z Krainy Lodu. Wspaniale! I już nie potrzebuję tego pustego opakowania. Jedyne, co muszę zrobić, to cieplej się ubrać. Od razu lepiej. Na nogach mam już ciepłe getry. I skarpety. Wiecie, co jeszcze fajnie jest robić w taką pogodę? Jeździć na łyżwach. Dlatego właśnie je zakładam i troszkę sobie pojeżdżę. O rany, ale super! Do pełni szczęścia brakuje mi tylko Nutelli. Wygląda apetycznie. Próbuję. Mówiłam Keniemu, że musi się ze mną podzielić. To jest moje! Wow, Kenny ma czekoladowe Lego. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale wygląda apetycznie. A co ma Britney? O rany, całe opakowanie gumy Hubba Bubba. Nie do wiary. I co jest smaczniejsze? Oczywiście, że moja czekolada. Nie ma mowy, moja guma. Ten spór może się ciągnąć wiekami. Lepiej szybko próbujcie. Ta czekolada jest niesamowita. Nie przesadzaj. Moja guma do rzucia jest dużo lepsza. I zaraz jej spróbuję. Wygląda apetycznie. A smakuje? Jeszcze lepiej. I najważniejsze, że z mojej gumy można nadmuchać duże balony. Twoja czeksa nie dorasta mojej gumie do pięt. Zaraz zobaczysz. Muszę tylko pomyśleć. O, już wiem. Mogę ułożyć czekoladowego Lego robota. To będzie naprawdę fajne. Tutaj kilka elementów. I tutaj? O tak, mój czekoladowy robot jest gotowy. A ty zrobisz coś takiego ze swojej gumy? Co? O rany, Britney przyjęła wyzwanie i już zaczęła budować swojego robota z gumy do rzucia. Takiego na pewno nikt wcześniej nie konstruował. No i co powiesz, Kenny? Serio? Udało jej się zbudować takiego robota? No, i to z gumy do rzucia. No to wyzywam twojego robota na pojedynek. O rany, robi się naprawdę gorąco. Radzę zachować ostrożność, bo wasze roboty mogą ucierpieć. Ale gdzie indziej, jeśli nie na naszym kanale, zobaczycie najfajniejsze pojedynki jadalnych robotów. Więc zostańcie z nami. Robot Britney radzi sobie lepiej w walce. I robot Keniego zalicza porażkę. Wygrałam! Hurra! I w końcu mogę zjeść mojego robota. Ja też spróbuję. Pyszniutki. Nawet się cieszę, że się zepsuł. Robot nie wyszedł mi taki idealny, ale czekolada jest nadal pyszna. Może się zamienimy? Dobre. O
rany, ale duża maszyna z gumami. Ekstra. A co ma Kenny? O jacie, czekoladowa fontanna. Wygląda smakowicie. Nie mam wątpliwości, że nie możecie się doczekać, żeby tego spróbować. Mogę zacząć pierwszy? Super. Wow, to jest niesamowite. Bardzo mi smakuje. Chcę dokładkę. Co prawda czekolada jest troszkę gorąca, ale i tak bardzo smaczna. A wiecie, co zrobię? Wielowarstwową czekoladę na palcu. Zanurzam i dmucham. Zanurzam i dmucham. Prawdziwa uczta. Auć! Zupełnie zapomniałem, że to mój palec. Jak to boli! Kenny, jesteś taki zabawny. Ale dobra, nareszcie ja mogę spróbować mojej gumy z automatu. Wygląda naprawdę fajnie. O rany! W środku jest słodki syrop. Super! A teraz chcę nadmuchać balona. Udało się! Nadmucham jeszcze jednego. To niezła zabawa. Co jest? Mam pomysł. Może wymieszamy twoją gumę i moją czekoladową fontannę w tym popicie? No dobra, fajny pomysł. Podoba mi się. Najpierw wysypię wszystkie gumy z mojego automatu. Właśnie tak. Tylko spójrz, jak to super wygląda. Kenny, teraz twoja kolej. No dobra, to lecimy. Muszę nalać naprawdę dużo czekolady. O tak, jak apetycznie cieknie po tych gumach. Myślę, że tyle wystarczy. A teraz trzeba poczekać, aż czekolada zastygnie. Długo jeszcze? Nie wiem. Może w coś zagrajmy. Ja nie śpię. Nie śpię. O, Britney, pobudka. Czekolada zastygła, zobacz. Rzeczywiście, spróbujmy ją wyjąć. To niesamowite. Wow, jak pięknie i apetycznie. Zgadzam się. A teraz nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Ej, ja pierwszy. No dobra, podzielmy to serduszko po połowie. Świetnie. Połowa dla mnie, połowa dla ciebie. Super, że udało wam się znaleźć kompromis i połączyliście kolorową gumę z pyszną czekoladą. To była świetna praca zespołowa, tak trzymać. Miam, miam, pyszności. Zgadzam się, też mi smakuje. Może nadmuchamy razem balony? No. Ekstra, to lecimy dalej. Tym razem mam całą górę gumy Hubba Bubba. Uwielbiam ją. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Ugryzę kawałeczek. O tak. Tak przy okazji z gumy Hubba Bubba wychodzą najlepsze balony. Fajnie, co? Kenny, a ty co masz? Właśnie spełniło się moje marzenie. Dostałem całą górę czekolad Hershey's. O tak, to moje ulubione. To najlepsza czekolada na świecie. Miam, miam, miam. O, wpadłem na świetny pomysł. Chcę zrobić czekoladową fontannę. Najpierw muszę rozpakować czekolady. A teraz włożę je do fontanny i czekam. Fajny pomysł. Ja też zrobię sobie fontannę. Tylko z gumy. Będzie bardzo piękna i pyszna. Rozpakowuję całą gumę i wkładam do fontanny. Ja już włożyłem całą czekoladę. A żeby było szybciej, rozpuszczę całość za pomocą suszarki do włosów. Super to wymyśliłem. Jak pysznie pachnie czekoladą. No to ja rozumiem. Już leci. Cudownie. A teraz spróbuję. Mniam, po prostu palce lizać. Bardzo mi się podoba. A może tak spróbuję pianek marshmallow razem z czekoladą? To będzie jeszcze smaczniejsze. O tak, nie mogłem wymyślić lepszego połączenia. A jak ja mam roztopić moją gumę? O, już wiem! Też użyję suszarki. Co jest, Kenny? Daj spokój, nie bądź takim chciwusem. No dobra, a co powiesz na to? Oj, przestań! To nie było miłe.
Nie rób tak więcej. A mnie się podobało. No dobra, roztapiam gumę. I... O, tak, udało się! Wow, teraz mam fontannę z gumą do rzucia. To wygląda niesamowicie. Spróbuję. O, rany, jakie to jest dobre. I jakie fajne balony z tego wychodzą. Jaki maleńki balon, Mikrus! Nie rozumiem cię, Kenny. O, rany. Czy ty to widzisz? Moja fontanna sama nadbuchała balona i odlatuje. Rzeczywiście, gdzieś sobie leci, ale moja fontanna jest na miejscu. Mnie się tak podobała moja fontanna. Teraz już nic nie mam. Dobra, daj spokój, lepiej poczęstuj się marshmallow. Dziękuję bardzo. To miłe z twojej strony. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i zaproście do obserwowania swoich przyjaciół. Do zobaczenia. Pa, pa!